Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Jak przeliczane są głosy na mandaty w wyborach do Senatu? 13 października wybory do Sejmu i Senatu. Wybieramy 100 senatorów. Polska jest podzielona na 100 okręgów wyborczych. Z każdego okręgu zostanie wybrany tylko jeden senator. Po zakończeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza liczy głosy uzyskane przez poszczególnych kandydatów na senatora i sporządza protokół. Protokół wraz z protokołami ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych z danego okręgu trafia do okręgowej komisji wyborczej, która sumuje głosy oddane na poszczególnych kandydatów. Jeśli w danym okręgu wyborczym zostanie zarejestrowany więcej niż jeden kandydat na senatora, mandat otrzymuje kandydat, który uzyska najwięcej głosów w okręgu. Jeżeli w danym okręgu wyborczym zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat, to zostanie on wybrany, o ile otrzyma więcej głosów na tak niż na nie.